Ej, witajcie drodzy widzowie Areko 265. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na spotkanie w ramach PKO Ekstraklasy, które już jutro o godzinie, mam nisko, 17:30 jest to w ramach kolejki numer. Czekajcie. 18. Tak, 20. kolejki PKO Ekstraklasy. Krakowia zmierzy się z Lechem Poznań, liderem Ekstraklasy. Podejmę mi się dziewać. Lider Ekstraklasy. Tak jest, 20. kolejkę. Lidera Ekstraklasy podejmę właśnie Krakowia. A że jutro jest La Liga jeszcze, to więc dlatego nie ma. Przepraszam bardzo za hałasy, po prostu spadało coś z tyłu później sobie. A tak, właśnie była gazetka, także tak jest. 20. kolejka PKO Ekstraklasy na kanał Plus Premium o 17:30 w niedzielę. Tu spotkanie, a w niedzielę też jest La Liga, dlatego postanowiłem Wam, że nagram Wam dzisiaj. Wam nagram tą Krakowie Lech. A jutro Wam nagram po prostu ten mecz prawidłowy, czyli La Liga Santander Real Madrid z Granadą. I zaczynamy spotkanie oczywiście bez pewnego przedłużenia. No, chyba Was. Tak. O. Bezchmurnie. Siedemnasta trzydzieści. Zaczyna. Przed Wami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy mówią, liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, a o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Krakowia zmierzy się z poznańskim Lechem. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem te świetnie zapowiadające się spotkanie. Pora przyjrzeć się, jaki skład wystawiła Krakowia. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To jest stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy pomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny presus po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Takim zestawieniem zagra dzisiaj Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Ciągle jeden wyzwinięty na taki, stający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą zrobić atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami.
Oczywiście to są przypuszczalne składy. Bez pewnego przywrócenia szczęścia. Już do spotkania, bo musiałem ocenić coś nie. Skorzystać. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Dobry odbiór, blisko własnej bramki. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić w komentarzach, jaki wynik obstawiacie też. Dajcie w komentarzu. Ja wciąż przy piłce, do bramki niedaleko. Uderza na bramkę! Pytanie, Van der Kaa. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Odbiór jak z podręcznika, brawo! Błąd Krakowi, tracą piłkę. Hanka. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Świetnie go teraz wypuścił. Rywale chyba nieco przysnęli, ale trzeba przyznać, że Lech zrobił to kapitalnie. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysnął. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Traci piłkę po tym doskoku. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Poszedł do zagrania. Jest niebezpiecznie. A znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfa. Co teraz zrobi? Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Piłka dalej w grze.
proszę Państwa, to błęda w ustawieniu, gol strzelony właściwie do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że ofensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. No to mamy 2-0. Tym udanym wejściem skasował atak rywala. Statystyka posiadania jak na razie po stronie rywali poznańskiego Lecha. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. No i co z tego, jak to centruj, centruj. Rykoszek! Kajzer wysiaduje zespół przed stratą gola. No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Sergiu Kanka na piłkę. Znakomita interwencja Van der Harta. Wyciągnął się jak drugi. Na 11 metr z rogu. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Hammersport, kapitanie Van der Gaat. Lech nie utrzymał się przy piłce. Panie sędzio, pan tam wstał, tylko tu reklamował czy coś. Próbuje szczęścia. Nie ma goła. Super raz zrobił Van der Gaat. Centra w pole karne. Uwaga, czy będzie strzelał? Niepotrzebna strata i może być groźnie. Znakomita interwencja Van der Harta. Wyciągnął się jak drugi. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. I już nic z tego rożnego nie będzie. Luka wraca do środka. Teraz okazja na kontakt. Nadal coś z tego może być. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. No. Dobra. Poczekajcie, zrobimy zmiany. Kamiński nie zejdzie. Skórek możesz grać na lewej? Nie. Kto może grać na lewej? Felde, o właśnie, Felde nie jest tak za bardzo zmęczona na prawą pomocy. Wprowadzimy Skurasia. A mnie za Marala i sobie za Isak. Tak jest. A czemu by nie? Pomogę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Pan Amersfoort coraz bliżej, może poszuka dobrej okazji do strzału. Piłka do Daniego Ramireza. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Bronił, ale piłka w grze. Kibice Krakowi chcą chyba falą uderzeniową znieść rywali. Gospodarze teraz uciekli spod noża. Mogło być już po meczu. Sergiu Hanka. Sergiu. Strefa boiska wolna. Krakowia może ją wykorzystać.
ma wsparcie, by to rozegrać. Sergiu Hanka nie może tak grać, prosta strata. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Nic z tego nie będzie, mamy spalonego. A przecież można było chwilę zaczekać, aż wróci na dobrą pozycję. Chyba za... Gdzie tu spalony? Mowy nie ma, no kurwa, no. Ewidentnie błąd FIFA, to jest... Szkoda, że nie ma tu powtórek. Gdzie tu był spalony? W życiu, nie wiem, zgodzę się z tym werdyktem. Co zrobi teraz Sergiu Hanka? Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Nie, patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Teraz zaczną odrabiać straty. Ulala, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybroni. Paneka piłka z rogu. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Mocne wejście, ale czyste. Za chwilę możemy mieć centrę. O, chyba wpadnie. Tak, mamy bramkę. No, naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. Mamy teraz wynik 2-1. No, teraz chłopie z piłką na połowie ryba. No i przejmuje teraz piłkę. Świetnie go teraz wypuścił. Dostał znakomite podanie. Co teraz zrobi? Słucha! Gdyby nie bramkać, piłka wylądowałaby w siatce. Zdaniem sędziego, aut dla pasów. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Kamil Pestka. Pestka. Dobrze, teraz znalazł partnera. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Szlak. Odrobili dwukrankowe. Rywale chyba za bardzo się rozpuścili, ale to nie umniejsza ich wyczynu. No i mamy remis, 2-2. No nie! Się powinno stosować ataki rywala. Wciąż remis, ale Krakowia w natarciu, a to już właściwie ostatnie momenty tego spotkania. Nie mogę na nas spiesz przestaniesz. Mamy uderzenie, a teraz tylko bramkę zrobił drużyna za pięcio korzeń. Nie straciłem. A nie mógłbym nas przestać. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Dobre przerwanie akcji rywala. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Siadł. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Nie dają mu grać. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Tak nie będzie, robimy nagrywkę, nie ma opcji. Znowią z auty. Złotą bramkę zrobimy. Nieudane uderzenie. Szkoda straconej okazji, choć staje się, że dodatkowo był spalony. Tak, nawet gdyby piłka... Nie, tak to się nie zakończymy, panie. Nie, robimy złotą bramkę. To strzeli bramkę. Klasyczna dogrywka, złotą bramkę. Okej. Okay. Robimy.
dobrze się ustawili. Znowu są przypnica. No co za... Peska. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Cudowna piłka, spójrzmy! No nie mogę, czemu tu się... Interwencja obrońcy. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. To jeszcze nie koniec. Kuźwa, nie! Czemu tak zeszło? Piłkarze Lecha zaczną rzutem z autu. Artur sobie poradził sobie z przeciwnikiem. Ależ okazja co biega. I kończymy. Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych pędzlów. Opłacało się spróbować to. Zasłużone gratulacje. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości... Koniec. Dziękuję, do usłyszenia w następnych materiałach jutro. Trzymajcie się, łapkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze pod filmem. Co złego to nie ja, wybaczcie. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Pa.